Hej, hej, futbolowicze! Dzisiaj przyjrzymy się ekipie założonej w podpoznańskim Luboniu. Mowa tutaj o drużynie Luboński KS. Próżno niestety szukać informacji na temat dokładnej daty założenia klubu, gdyż miało to miejsce w konspiracyjnych czasach II wojny światowej, kiedy to nawet same spotkania towarzyskie, nie mówiąc już o graniu w piłkę, były obarczone ryzykiem aresztowań. Wiadomo tylko, że miało to miejsce na wiosnę 1943 roku, a wśród pierwszych organizatorów byli Stanisław Pawlicki i Ludwik Zawielak. W czasach międzywojennych nie było łatwo o normalne rozgrywanie spotkań piłkarskich, lecz latem 1943 roku udało się zorganizować pierwsze nieoficjalne rozgrywki z okolicznymi drużynami z obecnych dzielnic Poznania – Górczynem, Fabianowem czy Starołęką. Mecze odbywały się na tzw. klepiskach, które były chwilę przed meczem przystosowywane do rozgrywania spotkań. Różne restrykcje stosowane na polskich obywatelach w tamtych latach nie ułatwiały organizacji zawodów sportowych. Wyjazdy w dalsze rejony Poznania lub jego okolice były prawie niemożliwe ze względu na bardzo małą ilość środków transportu i stanowczość Niemców, którzy bardzo szybko rozpędzali takie zbiegowiska poprzez na przykład zabieranie jedynej piłki przygotowanej do rozegrania spotkania. Tak zakończył się m.in. mecz z drużyną rozgrywany w Mosinie. Pierwszy, oficjalny, choć w pełni konspiracyjny mecz zespołu odbył się na wyjeździe w lipcu 1943 roku z drużyną poznańskiego Dębca. Spotkanie zakończyło się okazałym zwycięstwem ekipy z Lubonia 7-1. Druga siła Lubonia rozgrywa swoje domowe mecze na stadionie przy ulicy Rzecznej 2 w Luboniu. Obiekt ten potrafi pomieścić około 2000 kibiców, goszcząc nieprzerwanie różne znakomite zespoły sportowe. Jedną z nich była właśnie drużyna Wisły Kraków. O tym spotkaniu jednak opowiemy już za chwilę. Aktualnie Luboński KS rozgrywa swe mecze w A-klasie, lecz w swej bogatej historii występowali oni też na różnych szczeblach rozgrywkowych. W sumie przez 9 sezonów grali na trzecim poziomie rozgrywek, gdzie zadebiutowali w latach 1956-1958. Po chwilowym regresie formy i spadku znów awansując w sezonie 1961-1962 oraz nieoczekiwanie po dłuższej przerwie wrócili do trzeciej ligi w latach 1993-1998. Trzykrotnie zajmowali oni ostatnie miejsca na podium w następujących latach 1956, 1957 oraz 1994. W rozgrywkach Pucharu Polski ekipa z Lubonia potrafiła mile zaskoczyć swoich kibiców, czterokrotnie występując w finale tych rozgrywek na szczeblu wojewódzkim, rozgrywając przy tym mecze z takimi drużynami jak Dysko Bolia Grodzisk Wielkopolski, Amika Wronki oraz Centra Ostrów Wielkopolski. W tych zmaganiach Luboński dwukrotnie zdobył puchar w latach 1993 oraz 2012. Po odniesionych zwycięstwach klub zdołał przebić się do 1/16 Pucharu Polski na szczeblu centralnym. W roku 1993 odpadli oni z ekipą Ślęży Wrocław, nie dając sobie szansy na awans do wyższej fazy rozgrywek. Za to pojedynek z 13-krotnym mistrzem Polski Wisłą Kraków w 2012 roku wywołał niemałe zaskoczenie wśród kibiców lubońskiego. Utrzymujący się bezbramkowy remis do 60 minuty dawał nadzieję na historyczny awans do 1/8 finału rozgrywek. Po godzinie niestety zmęczenie dało o sobie znać i ostatecznie przegrali oni mecz z wynikiem 5-0. Trzy ostatnie bramki padły w końcowych minutach spotkania. W swej pokaźnej historii klub może pochwalić się współpracą z takimi piłkarzami jak Krzysztof Kotorowski grał w Lubońskim na początku swojej kariery w sezonie 1995-1996, późniejszy dwukrotny mistrz Polski, dwa razy triumfował w Pucharze Polski. Arkadiusz Miklosik, wychowanek Warty Poznań, w swojej karierze grał również m.in. dla Lecha Poznań, w Lubońskim zagrał na zakończenie kariery. Później został trenerem najmłodszych adeptów piłki. Damian Nawrocik grał w klubie na początku swojej kariery. W roku 2000, późniejszy zdobywca Pucharu i Super Pucharu Polski w barwach Lecha Poznań. Krzysztof Piskuła, mistrz Polski, zdobywca Pucharu i Super Pucharu Polski w barwach Lecha Poznań oraz triumfator rozgrywek pucharowych z Amiką Wronki. Zadebiutował on w reprezentacji Polski w 1999 roku.
Lubońskim zagrał na zakończenie piłkarskiej kariery. Obecnie trener grup młodzieżowych klubu. Wachlarz zawodników kojarzonych przez lubońskich kibiców jest bardzo rozległy, lecz najczęściej wspominanymi postaciami są Marek Wilczyński, urodzony w roku 1974. Obecnie jest trenerem pierwszej drużyny, a podczas swojej przygody na piłkarskich boiskach był czołowym strzelcem lubońskiego klubu. Godnym podkreślenia jest fakt, że w 1994 roku, będąc zawodnikiem lubońskiego, zajął 13 miejsce w plebiscycie Srebrna Piłka Głosu Wielkopolskiego na najlepszego piłkarza Wielkopolski. Sebastian Maćkowski, 31-letni obecny trener zespołu juniorów w klubie. W 2012 roku przyczynił się do zdobycia Pucharu Polski na szczeblu województwa. Następnie grał w rozgrywkach centralnych na wspomnianym wcześniej meczu z drużyną Białej Gwiazdy. Tomasz Domagała, kapitan zespołu, urodzony w 1976 roku, lubonianin, związany z klubem z przerwami od 1990 roku. Do dzisiaj gra na pozycji obrońcy. 1 maja bieżącego roku rozegrał swój 500. mecz w barwach lubońskiego, co jest wynikiem godnym pozazdroszczenia i pokazuje ogromne przywiązanie do klubu. W swej 78-letniej historii lubońskiego miały miejsca sytuacje, w których nieraz emocje i nerwy dały o sobie znać. Jedną z nich była sytuacja z meczu z dyskobolią Grodzisk Wielkopolski w 1995 roku o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Po nakazaniu przez sędziego powtórzenia obronionego przez bramkarza karnego, ówczesny trener zespołu świętej pamięci Ryszard Marcinkowski w 60 minucie finału zarządził zejście z boiska lubońskiej drużyny. Wręczając puchar przeciwnikom, miał rzec: jak tak bardzo chcecie ten puchar, to go sobie weźcie. My swój uczciwie wygraliśmy rok temu. Ten sam trener zasłynął jeszcze tym, że w tym samym sezonie 1994-1995 brał udział w rozgrywkach rezerw lubońskiego. Miesiąc po swoich 54. urodzinach w meczu wyjazdowym z Patrią Bóg zdobył bramkę z rzutu wolnego i to z odległości 30 metrów. Stał się tym samym nie tylko najstarszym zawodnikiem, ale i strzelcem bramki w historii klubu. W aktualnym sezonie druga siła Lubonia zajmuje 9. miejsce w grupie A-klasy. Podstawowym celem sportowym drużyny seniorów jest awans do wyższych poziomów rozgrywek. Równie ważne dla klubu jest wprowadzenie do zespołu jak największej ilości wychowanków i osiąganie z nimi dalszych sukcesów sportowych, tak aby klub stał się nie tylko z nazwy lubońskim. A może w waszej okolicy jest klub lub osoba, która dzięki swoim zasługom jest warta przedstawienia już szerszemu gronu? Jeżeli tak, napiszcie komentarz pod tym odcinkiem lub wyślijcie wiadomość na nasz fanpage na Facebooku, do którego link znajduje się w opisie. Dzięki łapkom w górę i subskrypcji nasz kanał się rozwija, co daje nam ogromną motywację do dalszej pracy. Do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się w kolejną niedzielę.